witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Crystal. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w mieście Viridian i na dobrą sprawę na zdobyciu 7 już odznaki Kanto, łącznie to już odznaki 15. No dobra, co mi tu więcej pozostaje? Tak na dobrą sprawę to mi pozostaje nic innego jak udać się na stadion tutejszego miasta. Tylko tak, droga do niego nie jest wcale taka prosta, trzeba iść bardzo, bardzo naokoło i jeszcze bardziej naokoło. Ale w końcu do niego dotrzemy. Chcesz zobaczyć z tutejszym liderem? Powodzenia, przyda ci się! No dobra. Yo, przyszły mistrzu, jak tam idzie? Wygląda to, że się rozkręcasz. Lider tutejszego stadionu niegdyś był mistrzem 3 lata temu. Tak więc nie można go lekceważyć. Daj z siebie wszystko. No dobra, więc i oto jest też i Libero, który tutaj, no, czeka. Jest to Blue. Jo, w końcu się pokazałeś, co? Na Cinnabar nie byłem w nastroju do walki, ale teraz już jestem gotowy. Co? Mówisz mi, że pobiłeś wszystkie stadiony w Johto? Muszą być dosyć cięcy ci liderzy tam. Hej, ale nie martw się. Dam ci znać, czy byłeś dobry w walce. Gotowy, mistrzu Johto? No dobra, więc jedziemy. Czas na ostateczną walkę. Ostateczną walkę, jeżeli chodzi o walkę taką liderską. Oto lider Blue, który wysyła do walki na dzień dobry Pidgeotta. No i to już nie są przelewki, bo on ma poziom 56. Także przeciwnik już trochę mocniejszy ode mnie. Dobra, Aurora Beam z mojej strony, zobaczmy jak to zadziała. Miejmy nadzieję, że chociaż weźmie tą połówkę. Nawet nie. Dobra, Wing Attack w moją stronę. Dobra, trochę wzięło. Spróbujmy Twister. Oczywiście King to jest szybszy. Może będzie flinch. No i teraz to już jest jakaś forma wyzwania. A nie. Dobra, Wing Attack ponownie. No, te dwa wing ataki zabrały mi koło połowy HP. Dobra, Aurora Beam i myślę, że to już Pidgeotta załatwi. Dobra, tak więc pierwszy przeciwnik będzie pokonany. Faktycznie też Johto przy nim to są naprawdę żałośni. Dobra, 2000 punktów EXP, level 4.9, doskonale. Ale to był jego pierwszy Pokémon i to bynajmniej najsilniejszy. Kolejny będzie Gyarados. Dobra, co ja mogę wysłać do walki z Gyaradosem? Tak naprawdę nie mam żadnej dobrej kontry na Gyaradosa, znaczy Steelix i Rock Slide byłby jeszcze w miarę, ale coś lepszego mi potrzeba. Spróbowałbym może, nie wiem, Firoem czy Meganiumem. Spróbuję Meganiumem może. Nie będzie to idealne rozwiązanie, ale powiedzmy, że może takie w miarę. 58 poziom, tak więc prawie 10 leveli przewagi. Dobra, z mojej strony Body Slam, o dziwo Meganium jest szybszy. Dobra, Gyarados Rain Dance. W sumie dobrze, że zaczął tym ruchem, a nie jakimś innym, który mógłby mnie rozwalić. Będzie paralizik? Niestety, Hyper Beam. No i to jest właśnie jeden z tych ruchów, które są bardziej niebezpieczne, gdyż Gyarados ma naprawdę konkretny atak. A za to Meganium ma nieprzeciętny defense, ale cios krytyczny, no to było już zbyt wiele. No dobra, musi teraz odczekać, więc Steelix ma wolne wejście, że tak powiem. No tak, deszcz pada, ale to może się obrócić w sensie na plus dla mnie, bo Rock Slide będzie super efektywny, ale też mi się nie wydaje, żeby to starczyło. No właśnie, brakło. Dobra, deszcz pada dalej. No i Full Restore! Kurde, Screecha w sobie mogę użyć, to byłoby bardziej pomocne. Dobra, Rock Slide. Steelix kontra Gyarados, to źle wygląda. Dobra, deszcz ciągle pada. Hydro Pump, no właśnie, tego się obawiałem. Znaczy, Gyarados ma bardzo cienki spec atak, ale deszcz plus stab plus sama siła ataku i cienki spec defense Steelixa równa się padł na jeden cios. Dobra, no to tak, spróbujmy trochę z innej beczki. Firo, leć rzesz. Dobra, deszcz przestał padać, no akurat teraz, świetnie. Dobra, fly! Ciekawe co zrobi Gyarados, no nie, Rain Dance!
Akurat nie chciałem, żeby tego używał. Wszystko tylko nie Rain Dance. Dobra, to na pewno nie wystarczy. No i hydropompa! Zaskakujące. To może mnie nie załatwi. Dobra, trzyma się. Dobra, znowu fly. Dobra, ja tutaj ledwo coś zipię przy Gyaradosie, a to dopiero jego drugi Pokémon. I brakło. Niedobrze. Dobra, Gyarados wykończył już mi trzy Pokémony. Bez revive'ów się nie obejdzie. Jak widać. Dobra. Leć Heracross. Mam nadzieję, że będziesz szybsza. Znaczy, no Meganium był szybszy, więc no. Dobra, Strength. Serio? Ile on tego ma? Dobra, żebym nie mógł pokonać Gyaradosa. Jakby miał jakikolwiek elektryczny atak, to w zasadzie nie byłoby problemu. Dobra, będzie kolejny Rain Dance zapewne. Tak więc znowu Strength z mojej strony. Heracross nawet jakoś tam sobie radzi. Cztery Strength i nie będzie. Można było tak od razu. Najgorzej będzie, jak Hyper Beam użyje, to znowu może mnie zdjąć. No gdyby nie ten krytyczny Hyper Beam, to bylibyśmy w domu. Czy to wystarczy, żeby pokonać moją Heracross? Heracross coś tam ma w defensie, więc może nie, jest dobrze. W sensie, no jest dobrze. Dobra, wykorzystajmy tą turę, żeby użyć sobie jakiegoś revive'a. Mam tylko 5. Dobra, co mi potrzeba ożywić? To jest trudna decyzja. Spróbuję. Co może mieć za Pokémon? Co nie pamiętam. Dobra, Firoła spróbuję. Może będę sobie pluł w brodę, że zmarnowałem revive'a na Firoła. Dobra, Gyarados musi przeładować. Dobra, i mam teraz turę, żeby użyć kolejnego Strength'a, a ten już wykorzysta swoje Full Restore'y. Także powinno być, przynajmniej teoretycznie, z górki. Kryt teraz. Dobra, po 1300 expa. Dobra, kolejnym Pokémonem będzie Arcanine. Dobra, jak Arcanine, to... Kurczę, Kingdra nie ma się za dobrze. Jest to wyższa forma Growlithe'a. Jest to POK z typu czysto ogniowego, 58 poziom, prawie dycha przewagi, tak samo. Dobra, deszcz pada, to dobrze, że deszcz pada. Extreme Speed, błagam, przeżyj to. To jest... to w sumie wiemy, co to jest mocniejszy Quick Attack. W zasadzie nawet dwa razy mocniejszy. I dwa razy szybszy. Dobra, w każdym razie jest surf wzmocniony deszczem. Też na to mi się ten deszcz przyda. Czy to wystarczy? Jo, starczyło. Dobra, to był cios. Dobra, kolejnym poksem Blue będzie Alakazam. Do walki z Alakazamem spróbuj Espiona użyć. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale widzę, że ma 54 poziom, więc w sumie niższy. Dobra, też przestał padać, to już jest mniej istotne i jest szybszy ode mnie, skubany. Psychic, no to będzie nieefektywne, spec defense jakiś też mam, także dobrze jest. Bite. A to jak zadziała? Znakomicie. Dobra, to jeszcze raz recover. Dobrze, może jakoś damy sobie z tym radę. Mówię, że będziemy się tak bujać. Bite, recover, bite, recover. Coś widzę, że chyba tak właśnie będzie. Chociaż z drugiej strony, chyba trochę mniej HP mu zostało niż wcześniej. Także kolejny bite może już załatwić sprawy. Potęga Espeon. A jakże. Dobra, tak więc kolejny Pokémon Blue'a pokonany i zostaje jeszcze... Rhydon! Dobra, do walki z Rhydonem, no muszę użyć Kingdry, chociaż fajnie by było pobić się tym, że jak mu to było... Meganiumem, o! Dobra, ale jest wyższa forma Rhyhorna, chyba nawet na dziko mogę go znaleźć na Victoria, ale nie jestem pewien. Przynajmniej nie było mi dane go tam znaleźć. Ale ewolucja w sumie no nie jest tutaj prostsza, bo dość późno ewoluuje Rhyhorn, plus nie poznaje za bardzo fajnych ataków. Przynajmniej przed ewolucją. Dobra, podwójnie super efektywny, więc zmywamy Rhydona z pola walki 2400 w expie. No i ostatnim Pokémonem Blue'a jest Exekutor.
Dobra, no i po to właśnie wskrzesiłem Firoa, żeby zrobił coś egzekutorowi. A im więcej, tym lepiej. Już pewnie siądzie Saki w moją stronę i mnie zdejmie. Dżupek, ile to weźmie? Tak znośnie. O, Solar Beam! Jakoś się nie spodziewawszy. Dobra, więc wyjdziemy z tej przynajmniej części bez szwanku. Dobra, Blue mi trochę dokopał. Ale tylko jednego revive'a zużyłem, więc nie jest źle. Dobra, wygraliśmy to, pokonaliśmy Blue. I to z jaką nieprzewagą levelową. Co? Jak, Ulicha, mogłem przegrać z tobą. Cze, dobra, proszę, weź tę odznakę ziemi. 11600 zwycięstwo, oh yeah. No więc mamy 16 naszą odznakę, czyli odznakę ziemi. Dobra, myliłem się. Naprawdę jesteś niezły. Jesteś dobrym trenerem. Ale pokonam cię pewnego dnia. Nie zapomnij. No dobra, tak więc wygraliśmy. Mamy je wszystkie, 16 odznak. Jejku, naprawdę jesteś mocny. To była naprawdę inspirująca walka. Aż oczy zaszły mi łzami. No i dobra, mamy wszystkie odznaki Kanto. A mając wszystkie odznaki Kanto, warto odwiedzić profesora Ołka, ponieważ chciał coś nam przekazać. Także najpierw jeszcze Centrum Pokémon trzeba odwiedzić, bo mam poksy nieźle ubite. Co niektóre przynajmniej. Może gdyby nie ten krytyczny Hyper Beam, to trochę inaczej sprawy by się potoczyły. Ale cóż, nie poszło aż tak źle. Dobra, idziemy dalej. W sumie może trochę pozmieniam drużynie, wyślę sobie teraz właśnie, a może Stylixa do przodu i damy mu jakiś przedmiot, bo przecież nic nie ma, nie może tak być. Co by mu tutaj dać? Mamy Bitterberry. Co ja w ogóle jeszcze to mam? Zwykłe berry, Poison Cure Berry, to się nie przyda mu. W sumie Bitterberry mu dam na oszołomionko. Zawsze coś. Mam ich dużo. Dobra, idziemy do Pallet Town. Dobra, już się przespaceruję w sumie. Nie jest to jakoś wybitnie, no idź, że daleko. Dobra, jakieś tam dzikie poksy nas napadną na śmiesznych poziomach zapewne. Oczywiście rada da level 2. Szkoda mego zachodu na te 10 expa. Albo i nie. Dobra, to pójdźmy sobie tędy. Tędy i tędy. Teraz jeszcze... Jeszcze musiało coś mnie napaść. PJ. Cały czas tak myślę sobie, a może jakiś szajniaczek wpadnie, chociaż tutaj to ja nie wiem, co bym zrobił, jakby był szajniak, musiał rzucać pokebolami na ślepo. Ale i dobra, jesteśmy. Szajniak w tej serii sobie i tak dopisuje dwa takie z czapy shiny, to całkiem nieźle. Wow, to naprawdę wspaniałe, zebrałeś wszystkie odznaki zestawione w Kanto, dobra robota. Miałem rację, że poleciłem ci udanie się do Kanto, więc powiedz mi, Hawk, poczyniłem przygotowania, abyś mógł udać się na Srebrną Górę. Srebrna Góra jest ogromną górą, która wznosi się wysoko i ma mnóstwo dzikich Pokémonów. Zdolnym też mnóstwo dzikich Pokémonów. Jest zbyt niebezpieczna dla przeciętnego trenera, więc dostęp do niej jest jakby zabroniony. Ale robimy pewien wyjątek w twoim wyjątku, Hawk. Idź przez Indigo Plateau, skąd możesz dotrzeć do właśnie Srebrnej Góry. A jak idzie twój Pokédex, zobaczmy, no bardzo się nie zmieniło, 135. Tak więc wypełnia się, oby tak dalej. Dobra, to jeszcze też Pokédex popodziwiamy sobie później, natomiast tak. No właśnie, Indigo Plateau, tylko że, no właśnie, gdzie... Żeby się tam dostać, to będzie mi najlepiej z Viridian, czyli muszę się wrócić. Profesor Oak dał swoje błogosławieństwo, żebym mógł się udać właśnie na Srebrną Górę. No i tam właśnie pozostaje mi się udać. Jest to jedno właśnie z miejsc, gdzie poksy są... Czy no, jedno z miejsc. No miejsce, gdzie najsilniejsze poksy są tak naprawdę pod względem poziomowym, ale i też parę fajnych nowych Pokémonów można w tamtym miejscu spotkać. Do Duo, czy ja mam do Duo? Chyba mam do Duo. Mam do Duo. A jest to dosyć intrygujące, że on w tym miejscu występuje. Dobra, ucik.
płciesz ty. Dobra, idziemy dalej. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy przy drodze do Ligi. I teraz tak, tak jak odblokowało nam się przejście w prawo, tak teraz odblokowało nam się przejście w lewo i docieramy teraz na ostatnią ze ścieżek, znaczy ostatnią, w sumie może nie taką ostatnią ścieżkę, 28, która jest częściowo ścieżką do właśnie Mount Silver. Muzyka się już nam zmienia, choć w sumie jesteśmy w Kanto, ale muzyka już bardziej stylu Johto. I tam Gela, to dla mnie taki trochę średni przeciwnik, no ale dobra, zobaczmy jak Iron Tail zadziała. Poziom Pokémonów też przyzwoity, bo już prawie że 40. Choć chyba nawet powyżej 40 można dzicz tutaj spotkać. Dobra, spróbuję rzucić Screecha może na początek. No, Steelix jest średnim przeciwnikiem dla Tangle i dobrze, że nie trafiło, że nie trafił ten Tangle swoim atakiem. Iron Tail po obniżeniu defensy już powinien załatwić sprawy. I też tak się dzieje, 900 expa. No i tutaj można trochę potrenować w razie potrzeby. Dobra, drzewka też jeszcze w stylu Kanto. Dobra, nic tutaj nie ma. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj może coś jest. Też nic nie ma. Na wodzie chyba nic nowego nie znajdziemy, natomiast w trawie... A i owszem, tylko trzeba dobrze poszukać. Albo ja muszę dobrze poszukać, albo tamto musi mnie znaleźć. Tamto nowe mam na myśli. Dobra, zobaczmy jak Iron Tail bez Screecha zadziała. Choć możliwe, że tak nie załatwi, bo to jest pokso niezłej defensywie. No i się trzyma, nie pomyliłem się. Dobra, to slamem powinienem już być w stanie to dobić. Dobra, Tangela pokonany. Choć Steelix może też nie jest najlepszym Pokémonem na tutejsze. Bo występować tu będzie na przykład Rapidash, czyli właśnie wyższa forma Ponity. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy Rapidasha znaleźć. Tak na dziko, chociaż nie wiem, czy w ogóle Ponity gdzieś znalazłem na dziko. Dobra, zobaczmy Rock Slide Fire Spin. Łożesz ty, panie. No właśnie, muszę się było spodziewać ognistych ataków, w końcu to ognisty pox. Na szczęście Rapid Spin jest super słaby, plus jeszcze spec atak Rapidasha też pozostawia do życzenia sporo. Wydaje mi się, że Ponity chyba na drodze do Ligi złapałem. Przeżyje, nie przeżyje. Ma moc Steelix. Ma moc w sobie. Dobra, idziemy dalej. Nic nie ma. Tam jest jakieś domostwo, które oczywiście odwiedzimy za moment. Dobra, kolejny Rapidash, który poziom też 40. Tak jest, tym razem samiczka. No, Fire Spin akurat nie jest dla mnie problemem jakimś, natomiast inne ogniste ataki owszem mogłyby być. Nie wiem, czy w sumie mieliśmy okazję zobaczyć się Fire Spina, on działa podobnie jak Whirlpool, czyli jest to atak, który rani od 2 do 5 turów między turzu później. Choć ogólnie siła bazowa, początkowa jest bardzo słaba. Dobra, i ta Rapidash też nie przetrwała mego Rockslide'a, ale przynajmniej przyjemnie się trenuje, tak o prawie że 1100 expa. I jest fajnie. Dobra, idziemy teraz bardziej dołem. W sumie idąc tutaj, bo teraz jeszcze wciąż jesteśmy w Kanto. Natomiast parę kroków dalej i będziemy w Johto. Tak więc to jest taki również ścieżka taka łącznikowa. O, Dodrio! Czyli wyższa forma Dodo i to poziom aż 43. Ciekawe, czy ten przetrwa mojego Rockslide'a. W sumie sprawdźmy to. Dropek. Aha, jasne. Dobra, ten drop. Rockslide. Jak to zadziała na Dodrio? Czy przeżyje mój atak? Idealnie. Dobra, spróbuję go złapać w takim układzie. Pole i Ultra Ball. I czy nam Dodrio się złapie? Miejmy nadzieję, że... Dobra, try attack. To jest trochę bardziej bezpieczne, bo może narzucić na mnie statusy. Co nie miało na szczęście miejsca. Dobra, ponownie Ultra Ball. Lepiej to byłoby w ogóle czymś uśpić tego poksa. Dobra, ale złapałem. Jest Dodrio. Czyli kolejna ptaszyna do deksu. Pierwszy złapany w sumie po dzisiejszego odcinka jest to potrójny ptak. Raczej trzy głowy.
Jeżeli która z trzech głów dostrzeże wroga, to nawet przez sekundę... to nawet w ciągu sekundy może jakby spodziewać się dziobnięcia. Okej, dobra, i dzwoni do mnie Danuśka. Co tam, Danka? Jest na ścieżce 38, chce ze mną zawalczyć. Dobra, idziemy dalej. No i jesteśmy teraz na Silver Cave. W sumie to jeszcze nie jest jaskinia, ale teraz jesteśmy już w Johto. Także to też jest fajne miejsce, żeby móc się szybko przedostać względnie pomiędzy Johto a Kanto. I tutaj mamy na przykład Ponitę na poziomie 42. I jednak Ponitę mam. Dobra, take down. No nie ze mną te numery, Ponitka. Dobra, Rock Slide i po Ponicie, skoro Rapidasza to kosiło, to Ponitę tym bardziej. Natomiast możliwe, że tutaj też Rapidasz się pojawi na tejże ścieżce, ale może i na wyższym poziomie. Nic nie jest wykluczone. Dobra, co my tu więcej mamy? A mamy tutaj chociażby Centrum Pokémon. Dobra, zaraz sobie odwiedzę, a tu z kolei mamy wejście do jaskini. Właśnie z Góra Silver. Znaczy Góra Srebrna Góra bardziej, no. Dobra, przypomnę się tu jeszcze kawałek, bo być może coś gdzieś jeszcze znajdę fajnego. A i owszem. Tylko gdzie? Teraz sprawdźmy tak o. Nie, to nie jest tutaj, to więc jest tutaj gdzieś za tym uskokiem. Zaraz zobaczymy, co to i gdzie to. Znowu Tengela. 41 level. No dobra, to spróbujmy zrobić tak. Screech Iron Tail, tak bije te dzikie Pokémony, bo i tak też trochę trzeba będzie przyekspić, tak? I to tak trochę nawet bardzo. O, czekać mnie będzie nie lada wyzwanie, o ile dzicz tutaj nie jest jakimś większym problemem, to... To, co czeka nas na końcu góry, a raczej lepsze określenie to na jej szczycie. A i owszem. Dobra, Iron Tail po Screechu wiadomo, co tu się zadziało, czyli... Koniec walki i tak, tu gdzieś są te itemki, no pytanie gdzie? No tu się aż prosi, żeby coś było. No ale to gdzieś jest chyba na środeczku. O, Full Restore, bardzo ładnie. Nic więcej, nic więcej. Dobra. W sumie interesujące jest też to, że żyje tutaj na wodzie. Ale nie sądzę, żeby to było coś, co mogłoby być dla mnie użyteczne i niebezpieczne. Chociaż jeżeli to będzie... to Poliwhirl chyba występują. Ach, tak. No to... To może być trochę niebezpieczne, w zależności jakiego jeszcze ruchu użyję. Dobra, spróbujmy Rock Slade u pani Raindance. No tak, teraz przywaliłby Bubble... Czy to Bubble Beama się uczy? Chyba nie, ale Water Gun nawet mógłby być już zabójczy. No to zobaczymy. Może to zrobi. Robi to. Ona to robi, ale ja się trzymam. I jestem trafiony. I Poliwhirl załatwiony. Dobra, mamy level 50. Steelix pierwszy przełamuje drużynę poziom 50. Znaczy w sensie granicę poziomu 50 w drużynie, tak miało być. No dobra, i teraz tak, Heracross, może twoja kolej. No tam za tamtego Gyaradosa trochę expa. Dobra, odwiedźmy Centrum Pokémon. Kogoś tu mam, przecież tu trenerzy nie mogą wchodzić. Trenerzy, którzy szukają mocy, wspinają się na Srebrną Górę i... pomimo wielu niebezpieczeństw ze swoimi zaufanymi Pokémonami muszą czuć się, że mogą zajść wszędzie. Zaiste. Dobra, na razie się tutaj nie leczę, bo w sumie nie ma to większego sensu. Pójdźmy teraz tędy. No i tak, tu trzeba by było właśnie mieć Helma Cut. Na szczęście nasz Meganium zna tą technikę, więc możemy pójść dalej. Raczej się wrócić na dobrą sprawę. Bo tu było ów domostwo, które było widać z góry. No i co my tu mamy? A kogoś my tu mamy, ktoś tu mieszka. Ojejku, znalazłeś mnie. Proszę, nie mów nikomu, że tutaj mieszkam.
dam ci coś i trzymaj gębę na kłódkę, okej? I dostaliśmy temat 47. W sumie ta dziewczyna niegdyś chyba była w Regen Hunter, czy mi się kojarzy, że była taka osoba. Ciężko jest być topową celebrytką. Gdziekolwiek nie pójdę, ludzie mnie szukają. A chcę po prostu być sama. Czy to jest Filo? Jeśli tak, to prawdopodobnie to jest ta sama, co była w Pokémon Blue na przy ścieżce rowerowej. I dostaliśmy temat 47. A co zawiera zagadkowy TN47? Ja się domyślam, co to jest, ale upewnijmy się, czy to jest aby na pewno ten atak, o którym myślą. I tak, to jest ruch Steel Wing, który w sumie już miałem. Skąd ja go miałem? Tego w sumie nie pamiętam za bardzo. Dobra, muszę jeszcze się przejść tutaj. I tu, owszem, coś jest. A coś to takiego tutaj jest. Tutaj to jest Rare Candy. Ależ oni to schowali. Czyli bonusowy levelu. No dobra, to wracamy się. Możemy pójść w sumie trawami. Bo jeszcze właśnie Rapidash'a chciałbym pochwycić. Rapidash, może się pojawi. Może da się złapać. Arbok! Arboka chyba już mam. Tak coś wydaje mi się. Tak jest. Więc boksy w zasadzie nie ma identyczne jak na Victory Light. Znaczy w sensie, no, na ścieżce przed Victory Light. Bodajże 27, 6. Dobra, Poison Sting. Czy to mnie zatruje? Na szczęście nie. Dobra, to jeszcze raz Stringed. Ale Heracross ma kopa, naprawdę. Arboka na wcale nie aż tak dużo niższym poziomie, prawie że na jeden cios. Znaczy, no Arbok, dobra, też nie jest jakoś mega wytrzymały, ale no. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest Rapidash? Albo coś nowego. Też bym się nie pogniewał, gdyby się coś takiego pojawiło. Znowu Tangela. Gdzie jest mój Migehorn? Gdybym miał ten atak, to bym załatwił to szybko. A jako, że go nie mam, to zastanawiam się, czy w ogóle jest sens pić Tangela, ale dobra, spróbujemy. Stringed. Weźmy chociaż pół? Powinien. Dobra, stan spor, na szczęście nie trafiony. No, pojazd trzeba Stringed. No i dobra. Ja tu szukam czegoś nowego. Czy to jakieś nowe poksy znajdę. Ale nie chcę jeszcze odwiedzać jaskini, bo tam to też się nałazimy. Także na razie jeszcze szybkie eksploracje okolicy. I poszukiwanie Rapidash. Dobra, jedziemy jeszcze Stringed. No i dobra, załatwiliśmy Tangelę kolejną. I gdzie jest Rapidash? Co jak byłby Dodrio, to trzeba było zwiewać faktycznie, bo Heracross z latającymi pokawanami. To lepiej, żeby nie zadzierał. I znowu Arboku. W sumie Arbok daje foki do ataku, co w sumie dla Heracross byłoby spoko. Pod warunkiem, że nie ma zmaksymalizowanych. A może już mieć w sumie na tym poziomie. Wow, prawie że to załatwiło sprawy. Screech. No, dobijmy może czymś innym. Rock Smash. Niezbyt efektywne, ale wystarczające. Dobra, gdzie jest Rapidash? No jest Ponita. To prawie to, czego szukam. Ale właśnie, no, prawie. No, ciekawe, czy w ogóle Strength załatwi Ponitę na hita. Skoro Arboka prawie, no to Ponitę chyba powinien. To też ma miejsce. Dobra, jeszcze jeden poksy będzie level. No dobra, ale ja nie chciałem robić odcinka o ekspieniu, a bardziej o szukaniu nowych poksów i eksploracjach. I przy okazji biciu lidera. No i jest Rapidash! Nie ma Rapidasha. No nie, to chyba w dzisiejszym odcinku go nie uraczymy, bo już mam praktycznie 30 minut, więc to czas powoli, żeby zakończyć. Także Stringed z mojej strony.
I Arbok prawie załatwiony, bo ledwo się trzyma, ale się trzyma. Dobra, Strength jeszcze raz. Kurczę, tyle epilaszy spotkałem przy stricie, czy w sumie to chyba aż 3. Ale spotkałem, a teraz spotkać nie mogę. No i gdzie mój Megahorn? Nie ma Megahorna. Szukany jest ten Heracross. Dobra, to teraz tak, do walki wyślę, a może być i Firu w sumie. Meganium mi się przyda na górze srebrnej, a Firo niekoniecznie. Dobra, dajmy sobie jeszcze z jednego Płoksa, jak będzie Trapidasz, to trudno. Odwiedzimy centrum Pokémon, gdzie się poleczymy i chyba na tym zakończymy też i nasz dzisiejszy odcineczek. Dobra, Firo, lecisz Kropek. I załatwia to Ponita. Dobra, w sumie też do levelu dużo mi nie brakuje. Dobra, podleczyłem boksy, w sumie też jeszcze mogę tego Rare Candy odesłać do kompa, żeby sobie zrobić trochę luzu w przedmiotach i w zasadzie można by nawet i spojrzeć na parę niedawno złapanych Pokémonów, bo w sumie chyba dawno tego nie robiłem. Dobra, zobaczmy co my tam mamy, a najpierw odeślemy sobie jeszcze przedmioty. Znaczy tak czasami kilkutygodniowa nawet przerwa między nagraniami, więc tak wychodzi jak wychodzi. Dobra, Rare Candy sobie odeślę, chociaż za jakiś czas będę chciał z nich skorzystać, ale to za jakiś czas. Dobra, mam Dodrio i Mr. Mime'a w sumie znak Pokémon. Nie wiem, czy o Mr. Mime'ie coś sobie powiedzieliśmy, czy też nie. W każdym razie boks psychiczny. Z nowych ruchów to on ma chyba Meditate, to jest ruch podkręcający atak, co przy Slapie może mieć trochę sensu, ale przy jego statystyce ataku na pewno nie. No i Light Screen Reflex, znane nam ruchy, no i właśnie statystyki. Przede wszystkim Spec Defense, Spec Attack, Speed, a pozostałe do niczego. No i mamy jeszcze do Dodrio, trójgłowego ptaka, normalna tająca, tak jak i to Duo. Z nowych ruchów też raczej nie mamy nic, bardzo dobry atak, dobry speed, reszta taka sobie. No i dobra, nic więcej nowego raczej nie uraczymy. Dobra moi drodzy, w dzisiejszym odcinku myślę, że to będzie już wszystko, tak więc w kolejnym udamy się właśnie do wnętrza Srebrnej Góry i zobaczymy co tam się kryje na tych podobno najcięższych górskich szlakach. Tymczasem w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. Przypomnę też, że patroni są odcinkami do przodu, więc jeżeli chcecie wyjść do przodu i zobaczyć co na tej górze będzie się działo i co jeszcze mi do zrobienia pozostało i w zasadzie to pewnie już do końca serii odcinki do przodu powinny być. Tak więc jak chcecie być do przodu, zobaczyć szybciej z tej, nie tylko tej serii, to zachęcam do wsparcia mojego kanału. Dzisiaj to wszystko, z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!